A więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 21 dniu Vlogmas. No i jest jasno, jak widzicie, zawsze rano jest ciemno, ale ja jestem już po szkole i jest 15 w sumie. Moi drodzy, zaraz idę do Julki, ale przed tym powiem wam, że dzisiaj jest koniec od szkoły, przerwa świąteczna w końcu. Nie mogłam się naprawdę doczekać na to. Chciałam wam coś dzisiaj nagrać w szkole, bo śpiewaliśmy wspólnie kolędy na takim holu wielkim, wszystkie klasy się zebrały i śpiewaliśmy. No ale no, nie można było używać telefonu, więc nie nagrałam wam nic. Ja wróciłam, już zjadłam obiad i będę się właśnie wybierać zaraz do Julki. Ale przed tym otwórzmy kalendarze adwentowe albo adwentarze kalendowe, jak to z wczorajszego vlogmasa bywa. Ale dzisiaj się wyspałam, więc powinno być dobrze z moim głosem, z moimi wypowiedziami. No więc 21, duża, bardzo duża. Duże okienko. Hair. Coś do włosów. Co to jest? Maska do włosów. Dalej, w czekoladkach. Mam dzisiaj ochotę na czekoladkę. Więc nie pogardzę, moi drodzy. Łoho, co to jest? O, to się rusza w ogóle. Ej, nie chcę to wyjść. Takiego bucika mamy. No, fajnie to wygląda w ogóle. A u was? Ojej, coś się przewraca. Muszę go poprawić. Dobra. I zielona karteczka. No więc, o, znowu. O, ocenienie musicali na filmiku plus follow dla jednej z osóbek, którą wylosujemy zaraz. A więc dzisiaj tak na bogato, no nie powiem. Może jednej osóbce się poszczęści, więc zrobimy taką atmosferę. Kto teraz dostanie to follow i ocenienie? Okej. Okay. A i w ogóle ten. Spróbuję czekoladki. Normalna czekoladka, zwykła. No i znalazłam ją. Nie było żadnego problemu dzisiaj. Ja daję jej followa. Proszę bardzo. I ocenimy sobie jej musicali. Zostałam tu oznaczona, więc zobaczmy. W ogóle jak patrzę za okno, to jest straszny korek. Nie wiem dlaczego, ale to tak chyba o 15 zawsze jest, że korki są straszne. Bo w sumie mam 10 minut do Julki do domu, ale no zimno jest. Szczerze wam powiem, przepraszam. Szczerze wam powiem, jest zimno, ale śniegu nie ma. A właśnie, muszę wam coś pokazać, bo przed chwilą została wniesiona nam pewna rzecz i zaraz wam ją pokażę. W tym, tak jak w zeszłym roku, mieliśmy ją żywą, już się pewnie domyślacie. Chodzimy do dużego pokoju i tam, ta-da-dam. A jak pachnie, a jaka jest duża, o mygy. Kochani, będzie to stroić. No to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć, już się u Julki odezwę. Dzień dobry, jest tu... Czemu to się otworzyło? Dobra, nagrywamy snapy. Ja to im wyślę. Tutaj jest Julcia. Dzień dobry, znaczy dobry wieczór chyba już. Jej głosik jest chora i dlatego przyszłam ją odwiedzić i sobie leżymy, tutaj piękne lampki. No i w sumie nie wiem, nie będziemy nic, bo tak przyszłam z nim trochę pogadać. No i nie. Ja muszę zmykać zaraz do domu, bo trzeba robić tą sałatkę i choinkę, jednak dzisiaj będę stroić, więc fajnie. Ja już choineczkę mam ubraną i zastanawiam się, czy jutro iść na wigilię klasową. Mam takie ładne lampeczki i w ogóle posprzątałam w pokoju. Jest teraz tak ładnie. Świętecznie. O, dzień dobry. Oświeciło nas. Ona musi iść jutro, musi. Koniecznie. Tak, oczywiście. Znaczy nie jutro, tylko jak wy to widzicie, to jest dzisiaj, więc dzisiaj. O, a zobacz,
Widzisz, widać. Teraz widać. No, Jula ma włosy brązowe. Czyli takie... Bo zrobiła sobie szamponetkę brązową. Już nie ma ombre. Mam też takie zrobić? Znaczy, w sumie... Nie wiem, bo mi się znudziły już moje. Także... ja byłam chora i nie było mnie u Kasi. Dlatego... Przyszłam. Przyszła do mnie. Zimno. I się już ubiera, bo musi lecieć do domku. Być znowu tam. I skarpetka na ten, na aparat. Zazdro. Czego? Ludzie zazdro. Dab. W ogóle dzisiaj, właśnie, jadę autobusem i dziewczyna, ja tak słuchawki miałam w uszach, i dziewczyna do mnie, mogę sobie zrobić to zdjęcie, więc pozdrawiam. Pozdrawiamy dziewczynę. I ostatnio też podchodzi do mnie dziewczyna. Przybiega właściwie. Ja czekałam na Olę, no i z Klaudią czekałam na Olę. Pozdrawiamy Klaudię. Klaudia zaczęła machać do Oli i ta dziewczyna myślała, że my do niej machamy i ona tak przybiegła, a staliśmy blisko pasów, no i zrobiła sobie ze mną zdjęcie i nagle wchodzi na te pasy, a auto jedzie. No ja tak krzyknęłam, tak się wytarłam, że ma poczekać, i bo wpadła na pas. Także uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. No, dobra. Nawet jak do nas biegniecie, uważajcie. No więc ja wróciłam do domu i musimy się zabrać za robienie sałatki jutro na Wigilię Klasową, bo zgłosiłam się do przygotowania sałatki, a moją ulubioną jest pierzynka, dlatego będziemy teraz przygotowywać w kuchni. Tutaj świąteczne piosenki, a ja zrobiłam dwie sałatki. Pierzynka nie jest trudna, w sumie składa się tylko z ugotowanych warzyw, przekładane sosem ze śmietaną i majonezem, pieprz, sól. No i gotowe. To jest na Wigilię Klasową, a tutaj z resztek, co zostało, to jeszcze zrobiłam jeszcze jedną, więc kitarka. W ogóle muszę coś wam pokazać, bo tak robiłam sałatki, a tutaj... Zobaczcie, co jest. Piękna choinka. Mama przystroiła wszystko. Tu mamy takiego aniołka. Oto moja praca kiedyś. Jak byłam mała, to robiłam taką pracę. I mama jeszcze ją trzyma z przedszkola i zawsze tak co roku na choinkach jest. Tu mamy takie bombki. No i w ogóle ta żywa choinka jest, bardzo ładnie pachnie. Jaki to jest rodzaj choinki? Jodła kaukaska. No i tak sobie teraz pojechałam do babci i zobaczcie, kogo znowu tu widziałam i nawet nie wiedziałam, że jest Nacia. Cześć! I ona nocuje u babci. Choinkę przyszliśmy po prostu rozstawić, pomóc. I tak. I sobie siedzimy, słuchamy muzyki, czytaj tą piosenkę. No i w ogóle zaraz wam pokażę taką fajną, ładną choineczkę, która robiła nasza ciocia. No i tak wygląda ta choineczka. Ona jest własnoręcznie robiona. I ja normalnie... Wow! A ta dzisiaj na moro. Tam też normalnie łączysz się, kurde, z wiatrakiem, nie? Boże, nie z wiatrakiem, tylko z tym. Nie. Z kajakiem! Nie z kajakiem. Oglądajcie. Czy... W ogóle wszyscy pisali, że cię nie lubią. Serdeczne pozdrowienia dla osób, które jej nie lubią. Jest 21:30, my dalej siedzimy. Ja już chcę do domu, bo muszę się ogarnąć na jutrzejszy dzień. Bo jutro jest Wigilia Klasowa. Żebyście tak poszły zobaczyć choinkę. No to idziemy. No. Vlogmasa babcia kręcę, ale dobra. A tutaj zobaczcie choinkę. To jest babci choinka. Jest mega gaśna. Też mi się podoba i też żywa. No więc ja już się będę żegnać, bo zapewne jak wrócę do domu, to pójdę się myć, ogarniać i tak dalej. A vlogmasa zmontuję pewnie... Kiedy ja zmontuję vlogmasa?
Boże, no te drzwi. Vlogmasa pewnie zmontuję jutro, ale po szkole, bo pewnie widzicie to tego vlogmasa troszeczkę później, bo chyba nie zdołam go zmontować na jutro, żeby był rano, więc musicie mi to wybaczyć, a ja się z wami żegnam. Jeżeli filmik się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że jesteście i że dalej oglądacie. No więc Nacia pożegna się. Pa, pa. No i pa, pa.